Proszę Państwa, w maju ubiegłego roku razem z minister finansów Teresą Czerwińską przedstawiliśmy mapę drogową budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ten system wsparcia osób niepełnosprawnych opierał się o trzy filary. Jednym z tych filarów jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, drugi pakiet społecznej odpowiedzialności, trzecim filarem jest Dostępność Plus. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który został zbudowany w oparciu o daninę od osób, które mają dochody powyżej 1 000 000 zł rocznie, a więc w skali miesięcznie to są zarobki powyżej 87 tysięcy złotych. Te osoby odprowadzają 4% wpływy do tego funduszu za 2019 rok. Drugi element wpływów budowania tego Funduszu Solidarności Społecznej to jest 0,15% z Funduszu Pracy i właśnie ta część składki stanowi tegoroczne wpływy tego funduszu. Co miesiąc do tego funduszu będzie wpływało ponad 50 milionów złotych. Także na koniec łącznie ten fundusz będzie dysponował kwotą 640 milionów złotych. Ona oczywiście na bieżąco będzie uszczuplana o te wydatki. Zasadniczym jakby celem tego utworzonego funduszu jest budowa tego systemu wsparcia i szukanie rozwiązań systemowych. To rozwiązanie i ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadziliśmy jeszcze w roku 2018, a więc on zaczął obowiązywać od 1 stycznia do końca stycznia. Tak wynikało z ustawy, został przyjęty harmonogram prac i projekty i programy, które będą realizowane. To zrobiliśmy w tym programie i co znajduje się, albo na jakie elementy zwracamy znaczącą uwagę. Otóż kładziemy duży nacisk na tworzenie usług. Mówimy tu o opiekunach i asystentach osobistych osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby poprzez ten rodzaj wsparcia osoby niepełnosprawne, niesamodzielnie miały szansę na niezależne życie. W tym programie, proszę Państwa, znalazły się programy, propozycje zgłaszane przez inne resorty, bo nie jest to tylko fundusz, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny. Ministerstwo Zdrowia planuje tworzyć nowe usługi i świadczenia związane z rehabilitacją i zaopatrzeniem wyroby medyczne osób z niepełnosprawnościami. Z kolei Ministerstwo Środowiska chce dostosować parki narodowe do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy też poprawiać dostępność do usług internetowych, do szybkiego internetu i takie uwagi tu zgłosił minister cyfryzacji. W sumie zaplanowano 10 programów, 3 z nich są związane z usługami na rzecz osób niepełnosprawnych, 3 z nich z mieszkaniami, 3 programy rządowej asystent osobisty. Proszę Państwa, dzisiaj podpisałam jeden z tych programów. Jest to program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Jest to program adresowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia, więc tutaj te widełki wiekowe są bardzo szerokie. Z tego programu będą mogły korzystać samorządy, które otrzymają wsparcie do poziomu 50% za świadczone usługi
opiekuńcze bądź usługi specjalistyczne, opiekuńcze, które są właśnie adresowane do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pamiętajmy, że usługi opiekuńcze to zadanie własne realizowane przez samorządy. Chcemy wzmocnić ten zakres działania, bo to są te usługi, które pozwalają nam zachować niezależność, stanowią istotne wsparcie. A więc ten program jest podpisany. Pojutrze odbędzie się spotkanie z przedstawicielami wojewodów, w jaki sposób dotrzeć do samorządów, żeby samorządy mogły aplikować i korzystać z tego programu. Na realizację tego programu planujemy przeznaczyć w tym roku 60 milionów złotych. Program będzie realizowany najszybciej, jak to jest możliwe. A skoro mówimy, że z naszej strony jest 60 milionów złotych, to znaczy, że po udziale samorządów i włożeniu drugich 60 milionów złotych może być to finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych na poziomie 120 milionów. Wydaje się, że ta oferta usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to jest właściwy kierunek działań. W ministerstwie też sfinalizowaliśmy pracę nad projektem rozporządzenia zmieniającego zasady w środowiskowych domach samopomocy, który to projekt przewiduje nowy typ placówki typu D, który jest adresowany do osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Takie też było oczekiwanie tych środowisk, chociaż dla nich była też albo nadal jest adresowany program związany z budową czy tworzeniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych, czyli w innym z programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego jest możliwe tworzenie też placówek. Warto też zauważyć, proszę Państwa, że nakłady na środowiskowe domy samopomocy, bo o tych placówkach mówiłam, przywołując rozporządzenie, znacząco wzrosły w latach 2015 i 2018 i to jest wzrost o 58%. Tam wydatki na jednego uczestnika, albo dotacja raczej na jednego uczestnika wzrosła o 500 zł. Znacząco to poprawiło standard opieki sprawowanej nad osobami niepełnosprawnymi. Chcę też powiedzieć, że wydatki w 2018 roku w stosunku do wydatków w 2015 roku na osoby niepełnosprawne wzrosły o 3 miliardy 450 milionów złotych. Pomoc dla osób niepełnosprawnych, proszę Państwa, to musi być pomoc kompleksowa, wszechstronna, dostępna, zróżnicowana i proszę Państwa, również zindywidualizowana, bo te potrzeby osób niepełnosprawnych mają ten mocny czynnik indywidualizacji. W ramach Piątki Prawa i Sprawiedliwości, Piątki Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego są takie punkty, które dotyczą również osób niepełnosprawnych, a więc świadczenie 500+ na każde dziecko. Do tej pory było to świadczenie ograniczone sytuacją materialną rodziny. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym było to 1200 zł. Było to kryterium dostępności wyższe o 50%, ale jednak to kryterium, proszę Państwa, było. Ono dzisiaj zniknie i ta grupa dzieci niepełnosprawnych, a było ich do tej pory 220 tysięcy, obejmie wszystkie dzieci z niepełnosprawnością. Również nasze rozwiązanie związane z tak zwaną 13. emeryturą, z 13. dodatkowym świadczeniem, będzie dotyczyło rencistów socjalnych, a są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Przypomnę, renta socjalna od 2015 roku do 1 marca 2019 roku wzrosła blisko o 360 zł, procentowo wzrosła o 39%, a więc znacznie więcej niż minimalne świadczenie emerytalne i nie jest to wyłącznie efekt zrównania renty socjalnej z minimalną emeryturą, ale też wcześniejszych działań, że po prostu emerytura minimalna w tych ostatnich 3 latach rosła szybciej niż inne świadczenia. Bardzo dziękuję pani minister. Czy pan minister zechce zabrać głos? Proszę państwa, oprócz tych środków finansowych, które płyną z budżetu państwa na różnego rodzaju świadczenia dla osób niepełnosprawnych, nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, że mamy kilka funduszy, które realizują i finansują bardzo specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Pani minister mówiła, że dzisiaj startujemy z pierwszym programem z Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ale także w tym roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 1 mld zł, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje powiatom i województwom samorządowym na różnego rodzaju działania wspierające osoby niepełnosprawne w ich społecznościach lokalnych. Mamy także i za chwileczkę będziemy Państwa zapraszać na konferencję dotyczącą Dostępności Plus. W ramach tego funduszu, który powstanie od przyszłego roku, mamy także szereg działań. Niektóre chcemy już zacząć realizować w tym roku i na pewno zorganizujemy konferencję, która rozpocznie realizowanie Dostępności Plus w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz tego chciałem się pochwalić, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stara się być nie tylko zajmować się osobami niepełnosprawnymi, ale stara się także być przykładem dla innych resortów. Po raz pierwszy nasze ministerstwo przekroczyło 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oczywiście mamy także jednostki, gdzie to zatrudnienie jest większe, ale w samym resorcie jako pierwszy resort przekroczyliśmy 6% zatrudnienia i uważamy, że jest to dobry przykład dla innych resortów, dla administracji rządowej, że opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać o rehabilitacji zawodowej, o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to także bardzo, bardzo ważny element. I oczywiście realizowane są te programy, które były realizowane wcześniej. W tym roku na program Za życiem mamy przeznaczone prawie 200 milionów złotych. Tych programów i tych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oprócz finansowania z budżetu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i śpieszymy się, żeby jak najwięcej tych działań w tym roku uruchomić. Startujemy z pierwszym programem usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Kończymy program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Pracujemy intensywnie w tej chwili nad 2 programami dotyczącymi mojego mieszkania. Jest to program, który będzie likwidował bariery w budynkach wielorodzinnych, ale także program, który będzie dostosowywał i wspierał finansowo osoby niepełnosprawne, które chcą wynająć mieszkanie albo którzy chcą zamienić mieszkanie, będziemy finansować i zwiększone koszty z tym związane i dostosowanie mieszkania do potrzeb tych osób. I chyba tyle, bo chciałbym też Państwu dać szansę jeszcze na pytania. Dziękuję bardzo.